Dzień dobry, Jan Piński, witam na moim kanale. Dziś, drodzy Państwo, porozmawiamy o rzezi Piesiątek, czyli wiszącym nad ludźmi nominatami PiS, dymisji, odwołaniu około 100 tysięcy krewnych i znajomych królika. A także setek tysięcy ludzi powiązanych z firmami, które żyją z nierynkowych kontraktów ze spółkami Skarbu Państwa. Tam w grę wchodzą jakieś jeszcze fundacje, które teraz są dotowane na zapas, zasilane. To wszystko po to, żeby PiS jak najdłużej utrzymał zwartość, ponieważ jedynym Czynnikiem, który integruje obecną strukturę, są pieniądze. Kiedy one się skończą, kiedy zostanie ten strumień kasy przerwany, pis zacznie się sypać. Już dziś Paweł Kukis ogłosił, że założy własny klub parlamentarny i co prawda twierdzi, że będzie wspierał cytujemy prawicowy rząd. Oczywiście Mateusz Morawiecki nie ma nic wspólnego z prawicą, podobnie jak cały PiS. No, natomiast no, Kukizowi jest to lżej, lżej mówić, że był częścią prawicowego rządu, a nie po prostu obrzydliwej, populistycznej partii władzy. Takim charakterystycznym kwikiem świnek odrywanych od koryta było wezwanie pracowników mediów, celowo tu nie użyłam słowa dziennikarzy, którzy podpisali się parę naście dni temu pod wielkim apelem. Ostrzegamy Polaków. Wolność słowa jest zagrożona jak nigdy wcześniej. W czasach ostatnich dni ze strony przedstawicieli ugrupowań politycznych skupionych wokół Donalda Tuska oraz ich zaplecza medialnego padły bardzo niepokojące stwierdzenia. Słyszymy skandaliczne zapowiedzi politycznych czystek w mediach publicznych i prywatnych. Grozi się zemstą dziennikarzom pracującym w mediach ogólnopolskich i regionalnych. Tworzone są listy proskrypcyjne dziennikarzy, których ma odkrąć faktycz faktyczne zakaz z zawodu. Taka sytuacja zdarza się po raz pierwszy w Polsce od 1989 roku i przypomina praktyki żywcem wyjęte ze stanu wojennego. Ten przezabawny list napisali w swojej obronie zagrożeni utratą roboty propagandziści PiS z TVP, Polskiego Radia i wszelkich mediów powiązanych z tą propagandą, takich jak w polityce, sieci, do rzeczy, wprost. Chodzi o to, że to są media żyjące albo wprost z budżetu jak TVP polskie radio, albo pośrednio, jak na przykład media orlenowskie, które są kupioną, odkupioną odkupioną strukturą od Niemców strukturą, która ma na celu po prostu dezinformować Polaków kompletnie nierentowną strukturę, która bez wsparcia finansowego ze strony spółki skarbu państwa będzie po prostu miała bardzo krótki żywot. Zresztą, to stąd jest moje twierdzenie, że wszelkie te opowieści o tym, że oni to sprywatyzują, są, można by im bajki włożyć, ponieważ te media pisowskie wszystkie mają jedną wspólną cechę one są po prostu nierentowne. Chociaż szykująca się do przejęcia władzy opozycja nie ma większości pozwalającej odrzucić prezydenckie weto, to Donald Tusk zapowiedział jeszcze przed wyborami, że w ciągu 24 godzin wyrzuci propagandzistów PiS z TVP i polskiego radia. Załamany właśnie tu e, zapowiedział polityk suwerennej Polski Jacek Ozdoba, e, ksywa Jack Decoration, człowiek, który. E, Przetłumaczył gdzieś swoje CV łącznie z imieniem i nazwiskiem, i tak się jakoś do niego przylgnęło. Niechcący wypalił w radiów podczas wywiadu, że oni wyrzucą z TVP całe rodziny, no bo całe rodziny tam zostały zatrudnione. Kolonizacja spółek Skarbu Państwa przez partyjny aktyw i krewnych i właśnie znajomych królika, to jest ten słynny cytat z Kubusia Puchatka. Miała miejsce praktycznie przy każdej ekipie, ale nigdy nie była to na tą skalę, jaką to zrobił pis. Ta skala jest wyjątkowa. TVP, która zawsze była siedliskiem pracy i, dla, i wielkiej gaży dla ludzi z protekcją polityczną, tym razem po prostu przeszła sama siebie. Pis zrobił z niej tylko przepompownie kasy. Oni tam rocznie pakują, pakowali 2 miliardy, teraz pakują 2 miliardy 700, które wychodzi w postaci jakichś gigantycznych zarobków, jak na przykład Jarosława Olechowskiego, byłego dyrektora TAI. Gdzie w ciągu 30 miesięcy zarobił 5,1 miliona złotych brutto. Wcześniej roczne zarobki szefa Taj oscylowały w okolicy 300 tysięcy. Czyli tu mamy do czynienia z jakąś pięciokrotną podwyżką, która no tak naprawdę jest zapłatą. I to jeszcze forma wypłaty tych wynagrodzeń z różnych zleceń, czyli łączenie etatów, dodatkowych zleceń. Z jednej strony po prostu pokazuje w jaki sposób sztucznie pompowano, a z drugiej strony daje bardzo mocne podstawy do domagania się zwrotu tych pieniędzy. To jest taki będzie bardzo mocny hak, którym będzie można tych ludzi zmuszać do opowiedzenia w jakich przestępstwach uczestniczyli, ponieważ TVP w przeciwieństwie do normalnych prywatnych mediów ma obowiązek informować społeczeństwo, a nie dezinformować w związku z tym w opinii wielu prawników, na przykład Romana Giertycha, Ludzie kierujący TVP popełniali po prostu e, e, przestępstwa. To była działalność w zorganizowanej grupie przestępczej zajmującej się pomawianiem e, ludzi. E, no i właśnie kwiczą te nasze piesiątka odsuwane przez przez, na razie w zapowiedziach, przez opozycję, która idzie po władze, która dzisiaj będzie przyjmuje kierownictwo Sejmu. W obronę kolegów zagrożonych utratą etatu zaangażował się Mariusz Cieślik Rzeczpospolitej. Kilka tygodni temu zasłynął z podjęcia się zadania obrony Michała Adamczyka, czołowego propagandisty PiS, twarzy wiadomości i szefa, no nie dała też telewizyjnej agencji informacyjnej, zastąpił na tej funkcji Jarosława Alechowskiego. no widzieliśmy jakie apanarze dostawał Adamczyk. Czek, a Czekowi wyciągnięto ponad 20 lat. 20 lat temu brutalnie pobił kochankę, która chciała od niego odejść, i później ją prześladował. Winę jego potwierdził sąd, odstępując warunkowo od wymierzenia kary. Cieśnik, cieśnik realizował tą, um, relatywizował tą sprawę nazywając ją dziennikarstwem poniżej pasa. Teraz napisał wprost: Pierwszym testem dla nowej władzy będzie to, jak zachować się wobec ludzi zatrudnionych przez starą władzę. Jeżeli pozbędzie się ich bez zastanowienia, tak jak poprzednicy, to oznacza, że w Polsce przez lata nic się nie zmieni. Apelował Cieślik. Większość ludzi starała się dobrze wykonywać swoją pracę i czasem przynosiło to efekty. Wiem co mówię, bo przez ostatnie lata miałem sporo do czynienia z instytucjami publicznymi. Czy nowa władza, tak jak poprzednia, nie bacząc na kompetencje, będzie kierować się poczuciem prawdziwej lub wyimaginowanej krzywdy i zastosuje odpowiedzialność zbiorową? Napisał w tej zbiorowej prośbie o łaskę Cieślik. Zakwiczał też czołowy propagandista PiS po prawej stronie Rafał Ziemkiewicz, po tak zwanej prawej stronie Ziemkiewicz. Przez lata głosząc autentyczne poglądy prawicowe, po prostu nawrócił się na pisizm. Parę lat temu Janusz Korwin-Mikke nazwał go pisowską prostytutką. Ziemkiewicz był kiedyś jego rzecznikiem jego partii Unii Polityki Realnej. No i w 2019 roku robił co mógł, aby Konfederacja, kolejna partia Korwinu, Korwina nie dostała się do Sejmu. Ziemkiewicz po prostu nazywał wprost głosy na Konfederację głosem straconym, ewentualnie głosem na to, żeby Koalicja Obywatelska powróciła do władz, żeby Platforma Obywatelska wróciła do władzy. I w nagrodę przez te ostatnie 8 lat Ziemkiewicz brał kilkadziesiąt tysięcy złotych miesięcznie, minimum od takich spółek jak Orle Piuro, wydawca Tygodnika do Rzeczy, w całości sponsorowany przez Spółki Skarbu Państwa i Telewizja Republika też sponsoring ze strony spółek Skarbu Państwa, reklamy, które ma, nie mają pokrycia. W wypadku w ogóle Telewizji Republika tam wprost się mówi o dotacjach sponsoringowych, dlatego, że te zasięgi są tak małe, że wykupywanie reklam drogich byłoby już wprost działaniem na szkodę firmy, więc zmieniono po prostu to na sponsoring, uważając, że no przecież nie można kogoś karać za to, że uważał dotowanie Telewizji Republika za coś ważnego i dobrego. E... I były też zapewne inne granty dla Ziemkiewicza. kiedyś wyłapałem jakiś jego wykład na dziwnej stronie, prowadzony przez jakąś fundację obdarowaną przez Piotra Glińskiego. No zakładam, że za darmo tego wykładu nie dał. Tak się w taki sposób właśnie dotowało ludzi. No i Ziemkiewicz, podobnie jak Cieślik, co za przypadek, prawda, odwołuje się do wielkoduszności zwycięzców. W nagranym na, na YouTube felietonie teraz k myr. Nawiązującym do słynnej wypowiedzi Jarosława Kaczyńskiego, który tak określił program zwycięskiej akcji wyborczej Solidarność w 1997 roku. Dziękiewicz przekonywał, że klasę zwycięzców będzie poznać po tym, jak się obejdą z przegranymi. Czyli tygodnik do rzeczy, finansowany w znacznej części właśnie przez te spółki Skarbu Państwa, nie będzie w stanie istnieć po zmianie władzy. To jest, to jest oczywiste. I e, formuła, aby się utrzymywać z relacji z czytelnikami, tak jak to robią inne pisma, które utrzymują się na rynku, w ogóle nie jest brana pod uwagę, bo takie pisma nie mogą płacić swoim autorom pensji po kilkanaście, kilkadziesiąt tysięcy złotych. Nie mogą mieć kilku funkcyjnych redaktorów, sekretarzy redakcji, zastępców redaktora naczelnego, tego nie może, to nie może istnieć. No i to są ludzie, którym po prostu w, którym widmo bezrobocia staje przed oczyma. PiS przez te 8 lat nie stworzył żadnego dochodowego medium, które utrzymywałoby się z zainteresowania widzów i czytelników, i to jest pocieszające, dlatego że to oznacza, że jak im zabierzemy telewizję i polskie radio i zlikwidujemy ten online press dotowany, oni stracą możliwość komunikowania się ze społeczeństwem dlatego że będą mogli tylko i wyłącznie przychodzić do programów telewizyjnych, w których już będą spotykali nie propagandzistów, tylko dziennikarzy. Jeszcze pytanie, jak się będzie zachowywał Polsat. Na razie taki sugerujący, że może być tam jakimś dla nich przytuliskiem, ale ja mam wrażenie, że jak dojdzie do faktycznej zmiany, nie tylko zapowiadanej rządu, to Polsat również przystąpi do tego kordonu sanitarnego wokół partii, która robiła w Polsce dyktaturę. Największy płacz jest właśnie w pis po tym, że w spółkach Skarbu Państwa są te dzieci, żony, e, partnerzy, mężowie, e, polityków dobrej zmiany. Zarządów PiS pracę spółka spółkach Skarbu Państwa znalazła na przykład żona Piotra Nisztora, wcześniej narzeczona. Kolesia, który był w TVP, Gazecie Polskiej Telewizji Republika, obecnie jest w TVP, e, nie, nie trafił od razu do TVP, ponieważ miał osobisty konflikt z ekipą Jacka Kurskiego personalnie atakował Jacka Kurskiego i dopiero na końcówce rządów Jacka Kurskiego na początku 2010 2022 roku pojawił się Nisztor w TVP ze swoimi programami, ewidentnie Kurskiego zmuszono do tego, była zabawna historia bo Nisztor nie pokazował nawet swoich wpisów atakujących i sugerujących, iż Kurski jest skorumpowany przez właściciela telewizji Polsat a w ogóle tam dopuszcza się jakichś dziwnych interesów Drodzy Państwo dalej, zarządów tutaj też na przykład tej ekipy była taka znana przypadek żony Adriana Klarenbacha, też spółki Skarbu Państwa w TVP. Pracuje w cudzysłowie, tu oczywiście powiem Michał Rachoń, chociaż może to praca, tylko że nie dziennikarza, tylko propagandisty. Jego żona Katarzyna Gójska pracuje z kolei dla gazety polskiej Telewizji Republika. Znowu są to twory sponsorowane w 100% przez nas, podatników. Mamy też e, Tomasza Sakiewicza, który wszystkie tego te media są dotowane. E, polityk e, na osłodę tutaj e, Rachoniowi zostanie kilka mieszkań. Zresztą to kiedyś Kamil Dziubka mówił, że oni inwestują w te mieszkania. Andrzej Rozenek, polityk koalicji obywatelskiej publicznie zapytał Rachonia, czy ma tych mieszkań sześć czy siedem. Dzięki raportowi NIK Najwyższej Izby Kontroli wiemy, ile zarabiali propagandziści. E, no właśnie Olechowski zarobił wtedy te. Te 5,1 miliona złotych brutto. Danuta Holecka przez 5 lat dostała z TVP około 4 milionów. Michał Adamczyk przedawał na dyrektora Taj, na miejsce Olchowskiego dostał jakieś marne 2 miliony. No ale mamy też taką księgową Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pcimiu. Pani Zofia Par Paryła dzięki Danielowi Bajtkowi została szefową grupy LOTOS, obecnie jest szefową giganta energii. No, została multimilionerką, tylko z grupy LOTOS dostała ponad 1,2 miliony złotych. Miliony zarobiła w grupie PZU żona Zbigniewa Ziobro, Patrycja Kotecka-Ziobro. Jego brat Witold, który zmienił nazwisko, także zarabiał w spółkach Skarbu Państwa, podobnie jak dzieci posła Byłego już posła, ponieważ nie dostał się do tego Sejmu Tadeusza Cymańskiego. Tych nazwisk są dziesiątki tysięcy, i wszystkim tym ludziom zakląda widmo bezrobocia w oczy. Obecnie trwają w spółkach Skarbu Państwa wielkie przygotowania na czystki, dlatego też potrzebny jest czas. Podpisywane są umowy o twardym zakazie konkurencji, czyli że zwolnieni mają mieć. Poza trzymiesięcznym albo sześciomiesięcznym wypowiedzeniem mają jeszcze mieć specjalne umowy za powstrzymanie się od zatrudniania się u konkurencji. Tworzone są też specjalne stanowiska dyrektorskie, aby podnieść swoim ludziom uposażenia. Jak to wygląda w ogóle wszystko w praktyce? To jest, że jest na przykład, teraz na przykład naciski są na Daniela Obajtka, żeby się podał do dymisji, żeby PiS zdążył jeszcze nominować jego następcę, żeby jeszcze kolejny człowiek wziął odprawę prezesowską, która w wypadku prezesa Orlenu, to będzie nawet za kilka tygodni pracy parę milionów. W 2013 roku pracowałem dla Gremi Media, dawniej Prespublika właściciela rzeczpospolitej parkietu, uważam, że jej sukcesu. Grzegorz Hajdarowicz kupił tę spółkę od Skarbu Państwa w połowie 2011 roku. Jeszcze pod koniec 2013 roku pracowała tam żona wiceprezesa Adama Lipińskiego na stanowisku redaktorki dziennikarki z kolosalnym etatem. To jest rzadkość dziś na rynku mediów, żeby mieć taki etat i to dobrze zarabiający, który te 10 lat temu kosztował pracodawcę kilkanaście tysięcy złotych. Realna wartość jej pracy, którą ja tam oceniałem, to może była 4000 zł. i nie było możliwości renegocjować tak bardzo wynagrodzenia, żeby ją znaleźć w strukturze, więc gdy ją zwolniłem, to zadzwonił do mnie Naczelny Rzepy, Bogusław Chrabota z tekstem, że ratuje mi cztery litery, bo chyba nie wiemy, kogo ja zwolniłem. To jest ten sam Naczelny, który dziś Toleruje doradcę u siebie Mateusza Morawieckiego, Michała Kolankę. doradce, który dodajmy na to, teraz dzisiejszej Rzeczpospolitej doradza nowej większości unowocześnianie państwa, ale nie odwet. No, Zadziwiający, prawda? To nie chodzi o odwet, Tu chodzi o elementarne prawo i sprawiedliwość i też pokazanie, Jakich beneficjentami jakich umów byli symetryści, tak zwani, do których zaliczamy kolankę. Ja nie wiem, czy na przykład pensja, którą otrzymywał kolanko, była tylko i wyłącznie zasługą jego twórczości, czy też może pochodną sympatii, którą darzyli go ludzie władzy, pozostawiając jakieś określone kontrakty reklamowe w grupie wydającej Rzeczpospolitą, sam Hrabota z niewiadomych przyczyn próbował wziąć udział w czyszczeniu hipoteki i wizerunku Jacka Kurskiego. Publikując jego teksty, faceta, który zniszczył TVP jako źródło rzetelnej wiedzy, doprowadził do tego, że to stała się hejter, hejterska organizacja, siejąca nienawiść, powodująca być może nawet przestępstwa lub zbrodnie. Patrz przypadek Pawła Adamowicza. To była teza obroniona przez sąd, przed sądem między innymi przez Bogdana Borusewicza. I on, Bogda, Bogusław Krabota próbował dać Jackowi Kurskiemu możliwość pisania w prestiżowej Rzeczpospolitej ekonomicznych felietonów. Ja pamiętam, że ja wtedy powiedziałem mu, żeby zadzwonił do Grzegorza Hajdrowicza, jeżeli on uważa, że Grzegorz mógł nie wiedzieć o tym, że Grzegorz mógł nie wiedzieć o tym, że że ja go zwolniłem. No, nie skorzystał z tego prawa, natomiast pokazywało jak trudno było usunąć nawet z prywatnej firmy osobę wpływową, ponieważ ludzie się tego bali po prostu zrobić. E Nowa władza musi zrobić rzeź piśiątek z mediów spółek skarbu państwa do przysłowiowej gołej kości. Nie mam złudzeń, że nowy nambur w to miejsce będzie czysto merytoryczny, ale chodzi o to, żeby jednak nie odtwarzać tej patologii, która była, ale przede wszystkim też pozbawić w obliczu kampanii wyborczych, które nadchodzą do samorządów, do Europejskiego Parlamentu, źródeł bazy ludzkiej. Niech ci ludzie po prostu nie mają tych etatów, których oni nie wypełniają, bo to były po prostu fuchy. Jak bardzo to dobrze widać, w 2000 bodajże. W 15-16 roku ujrzała taśma, pierwsza taśma Morawieckiego, druga nie ujrzała Światła Dziennego, gdzie on rozmawia z Zbigniewem Jagiełą, To jest taka taśma nagrana w Sowie i on opowiada o tam, w pewnym momencie tej taśmy dzwoni do niego Ryszard Czarnecki w sprawie pracy dla syna, którą ten załatwił w banku prywatnym, banku zachodnim WBK. Z rozmowy wychodzi, że syn jest bardzo niezadowolony, ponieważ Morawiecki załatwił mu pracę, którą w której on musi pracować i przychodzić do pracy i coś robić. I tam jest za duży wysiłek. On chciałby coś mniej absorbującego. To jest ten Przemysław Czarnecki, który był posłem do poprzedniej kadencji. Więc tu mamy, drodzy Państwo, pokazane, że oni szukają nie tylko etatów, nie tylko szukają szansy, ale szukają szansy na nic nierodzenie. I testem dla tej władzy będzie to, Kogo w miejsce tych ludzi zatrudni? Czy ulegnie pokusie, żeby przejąć to rozbuchane do granic przyzwoitości imperium, czy też po prostu sprowadzi je do wymiarów bardziej rynkowych? Szanowni Państwo, jeżeli Wam się ten materiał podobał, to proszę o subskrypcję kanałów, ale nie tylko tego, na którym Państwo oglądacie tą to audycja ale wszystkich Jan Piński, Jan Piński historia, Jan Piński rewizja i Jan Piński ekstra. A ja państwu polecam historię na weekend czyli magazyn, którego jestem wydawcą, jednym z autorów. W tym numerze saga rodziny Giertychów, bardzo ciekawy tekst i uwaga, żydowski pogrom Alfonsów. W 1905 roku w Warszawie Żydzi wyjątkowo wystąpili nie w roli ofiar, ale tych, którzy rozliczyli się z ludźmi, którzy handlowali kobietami, którzy prowadzili przybytki wykorzystujące kobiety. Stało się to przy aprobacie większości mieszkańców stolicy. W tamtym czasie udział Żydów w Warszawie to była blisko 1 trzecia, ale katolicka większość biła brawo żydowskim bojówkom. Carska policja zaś wycofała się taktycznie z miasta, rezerwując sobie tylko obronę wybranych burdeli, jako tych, które, które właśnie są, należą do niej i są pod ochroną. Świetna historia, kryminalna, mroczna e, historia na weekend w dobrych e, empikach i w dobrych kioskach, a Państwu mówię do zobaczenia.